Udaje nam się zapalić świecę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym dość nietypowym czasie, jaki mamy, gdy chodzi o pandemię, chcemy dzisiaj zagościć w waszych domach. Ta wirtualna kolęda jest miejscem, kiedy chcemy się z wami spotkać. Chcemy dzisiaj razem z wami wypraszać Boże błogosławieństwo na cały rok dla was, dla waszych rodzin, dla waszych bliskich. Chcemy w ten sposób mieć świadomość, że jesteśmy razem. Niech ta przestrzeń wirtualna, która dzisiaj nas łączy, będzie doświadczeniem bliskości Boga, bo On się rodzi w naszych sercach. Niech to Boże błogosławieństwo, które dzisiaj spocznie na całej naszej parafii, będzie tym doświadczeniem wielkości Boga, który rodzi się w naszych sercach. Kochani, dziękuję, że w ogóle nas zaprosiliście. Dziękuję, że chcecie dzisiaj z nami razem być i chcecie nas przyjąć do swoich domów. Niech ten czas kolędy wirtualnej Anno Domini 2020/21 stanie się faktem naszego niesamowitego życia duszpasterskiego, parafialnego. Teraz, żeby dobrze wejść w kolędę, na początek zapraszam was do wysłuchania Ewangelii, która pomoże nam zrozumieć sens naszego codziennego życia. Z Ewangelii świętego Mateusza. Budowanie na skalę. Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom. Ale on nie runął, bo zbudowany był na skalę. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył przemawiać, tłumy zdumiewały się Jego nauką. W Jego mowie była bowiem niezwykła moc, jakiej nie posiadali ich nauczyciele Pisma. Niech imię Pana będzie pochwalone. Niech imię Pana będzie pochwalone. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Niech imię Pana będzie pochwalone. Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go gwiazdy świecące, chwalcie Go nieba najwyższe i wody, które są nad niebem. Niech imię Pana będzie pochwalone. Młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci, niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe. Niech imię Pana będzie pochwalone. Dom zbudowany na skalę. Każdy z nas buduje na skalę, której na imię Jezus Chrystus. Ale zobaczcie, że kiedy budujemy nasze życie na skalę tej najtrwalszej, którą nas prowadzi do zbawienia, Chrystus nas nie okłamuje, że kiedy postawimy na Niego, będziemy mieli życie bez kłopotów, bez trudności, kiedy będzie wszystko nam się układało idealnie. Wręcz przeciwnie, uświadamia nas, że na pewno będą burze, będą trzęsienia ziemi, będą różnego rodzaju trudne doświadczenia. Bacz, mamy to wszystko na zewnątrz. My wiemy, jak jest dzisiaj naprawdę nam ciężko. Kiedy nie możemy dzisiaj się spotkać razem, kiedy mamy odległość społeczną, kiedy musimy robić wszystko, aby faktycznie ten czas pandemii przetrwać. Ale jedną rzecz nam Chrystus na pewno obiecuje, że ten, kto buduje na skalę, nie jest sam. Nie jest sam, bo jest Chrystusem, z Jego miłością i z Jego siłą. Dlatego dzisiaj, kochani, kiedy przeżywamy tę wizytę duszpasterską, miejmy jedną świadomość. Z Nim jesteśmy w stanie przejść każde trudności, przenieść każde ciężary.
i na nim chcemy stawać, budować swoje życie. Do tego Was gorąco dzisiaj zachęcamy w ramach tej duszpasterskiej wizyty Anno Domini 2020-21. Ufajmy Jemu. Drodzy siostry i bracia, Jezus Chrystus wprowadza i umacnia jedność między nami. Ufając Jego dobroci, powierzmy Mu nasze modlitwy. Panie Jezu Chryste, spraw, aby nasze rodziny opierały swoje życie na Tobie, jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty uświęciłeś życie rodzinne, trwając we wspólnocie z Maryją i Józefem. Spraw, aby wszyscy mieszkańcy naszej parafii żyli w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie. Szczególnie polecamy Ci chorych na koronawirusa, prosząc o ustanie epidemii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem, a także otwierać się na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty połączyłeś z sobą Maryję i Józefa w niebieskiej chwale. Dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź nasze rodziny w pokoju i miłości. Umocnij również naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Wysłuchaj nasze modlitwy. Ześlij hojne błogosławieństwo na nas i nasze rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz zapraszam Was wszystkich do tego, abyśmy wspomnieli wszystkich naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli od nas w minionym roku. Możemy teraz w chwili ciszy wspomnieć właśnie wszystkich naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, zmarłych parafian. Polećmy ich teraz przez ręce Maryi, miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Chcemy się pomodlić za wszystkich naszych parafian, za każdą rodzinę i wszystkich z osobna. Także za tych, którzy administracyjnie może nie mieszkają w naszej parafii, ale z nami się łączą, z nami się modlą przez transmisję online, i tych w naszym mieście, i tych poza naszym miastem, w naszej ojczyźnie, i tych nawet poza granicami Polski. Chcemy tworzyć wspólnotę serc zjednoczoną wokół Jezusa, który przychodzi do nas, by dać nam swoją miłość. Polecamy więc w tej modlitwie Was wszystkich, łączymy się w tej wielkiej duchowej rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo rodzin, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Otoczmy szczególną modlitwą osoby starsze z naszych domów. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą mocą i nadzieją w różnych utrapieniach życia. Bądź zawsze dla nich oparciem i opieką. Daj im cierpliwość i naucz ich bez szemrania znosić dolegliwość wieku. Udziel im potrzebnych sił, aby mogli należycie korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Polećmy także naszych bliskich, którzy niosą krzyż choroby. Miłosierny Boże, stajemy przed Tobą razem z naszymi chorymi braćmi i siostrami, aby Ci powiedzieć,
Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory. Wejrzyj łaskawie na naszych braci i siostry. Pomóż im dźwigać krzyż choroby. Pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach spoczywa wszelka moc na niebie i ziemi. Niech więc ona objawi się nad naszymi braćmi i siostrami. Daj im wszystkim moc wytrwania w wierze aż do końca życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszych domów. Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczać mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekraczają jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas. Maryjo, nasza Matko, Twemu niepokalanemu sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga. Moi kochani, mieliście możliwość wziąć wodę święconą z naszego kościoła w specjalnych buteleczkach. To jest właśnie ten moment, kiedy gdybyśmy byli w waszych domach fizycznie, byśmy poświęcili wasze pokoje. Poproszę teraz księdza prałata, aby dokonał poświęcenia w moim domu, bo też mam kolędę dzięki temu, że tu jesteśmy, ale również, żeby teraz każdy z was w waszych domach, głowa rodziny, wzięła kropidło i żeby poświęciła pokoje, w których jesteście. To jest ten moment, w którym należy to zrobić. Proszę bardzo, niech głowa rodziny się nie krępuje, niech śmiało to uczyni. Pewnie się tam uśmiechacie, bo to tak dziwnie wygląda, no ale to jest taki czas. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie. Mam nadzieję, że to już się udało. I teraz chciałbym wam wszystkim udzielić błogosławieństwa na ten cały rok, który jest przed nami. Dziękując za wszystko, co się działo w tym roku. Nawet jeżeli to był trudny rok, nawet jeżeli momentami był przerastający nasze siły, to patrzmy z nadzieją w przyszłość, bo tą nadzieją jest dla nas ten, który nas zaprasza do wspólnoty, czyli Jezus Chrystus. Niech to błogosławieństwo przenika was wszystkich. Niech was umacnia i wskazuje drogę na każdy dzień. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie. Kontynuujemy nasze spotkanie kolędowe, dlatego że normalnie, gdybyśmy byli w waszych domach fizycznie, musielibyśmy iść do kolejnych mieszkańców, bo wiadomo, że nie możemy zbyt długo być. No i właśnie to jest ten problem naszego kolędowania. Ale dzisiaj, kiedy mamy tą wirtualną kolędę, kiedy jesteśmy faktycznie we wszystkich waszych domach jednocześnie, to teraz dopiero zacznie się kolędowanie. Ksiądz Marcin przygotował kolędy. Tutaj moi koledzy zaczną śpiewać, a ja proponuję, żebyśmy po prostu byli praktycznie w każdym waszym domu. Jak? No to zaraz zobaczycie. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy. Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło. Serdecznie pozdrawiamy mieszkańców osiedla Paderewskiego, ulicy Paderewskiego, Szpinalskiego, Szwajcarskiej, Śliwińskiego, Leszetyckiego, ulicy Choiny i ulicy Sierpniowej. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. A teraz gościmy w domach naszych parafian przy ulicy Noskowskiego, Harnasie, Rogera i Zakopiańskiej.
Serdecznie pozdrawiamy mieszkańców osiedla Choiny, ulic Jurajskiej, Beskidzkiej, Gorczańskiej, Izerskiej, Karpackiej, Sądeckiej, Sudeckiej, Żywieckiej, Świętokrzyskiej. A teraz przenosimy się do najmłodszej części naszej parafii, do Doliny Koncertowej i Poligonu. Chcemy modlić się z naszymi parafianami z ulicy Koncertowej, Halickiego, Barcickiego, Dereckiego, Staczyńskiego, Raginisa, Gołębiowskiego, Bałbotta i Zelwerowicza. Kończymy naszą wizytę duszpasterską. Teraz chcę naszą modlitwą i pozdrowieniami objąć tych, którzy są poza naszą parafią, ale sercem są z nami, a więc mieszkańców Lublina, Polski i tych, którzy są poza granicami naszego kraju, bo tych również jest bardzo dużo, którzy łączą się z nami co niedziela online. Kochani, jesteśmy razem. I na zakończenie bardzo gorąco Wam dziękuję, że przyjęliście nas w swoich domach. Chcieliśmy w ten sposób przede wszystkim pokazać, że dalej jesteśmy razem. Pomimo pandemii, różnych ograniczeń, chcemy, aby ta wspólnota przenikała nas wszystkich. Kochani, dobrego nowego roku. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże, trzymajcie się.